Kompleks hotelowy został zbudowany w latach 1913-1915. Oferował zakwaterowanie dla 470 gości. Miał także bar, kawiarnię taneczną, salony i kilka restauracji. Za czasów świetności Astoria został uznany za jeden z najpiękniejszych hoteli w kraju w czasach NRD. Jednak mimo tych wszystkich luksusów, to w 1996 roku hotel został zamknięty i w naszych oczach obraca się w ruinę. Ale mimo to nie żałuję, że wybrałem ten obiekt. Liczyłem na jakieś niespodzianki. I tak jak liczyłem, tak się wydarzyło. Już na samym początku była jedna. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. W kilku minutach znalazłem wejście do hotelu przez okienko piwniczne. Co się okazało, że jest tam około 20 cm wody. Jednak bardzo mi zależało, żeby dostać się na dach tego budynku, dlatego nie zrezygnowałem. Teraz był następny problem. Jak wydostać się z tych piwnic do głównego budynku? Nie miałem pojęcia, po prostu szedłem do przodu. Jedno mogę wam na pewno powiedzieć. Piwnice są przerażające. Jestem tutaj całkowicie sam. Przynajmniej tak mi się wydaje. Liczę tylko na to, że nie będzie tutaj głębiej. Wszędzie wiszą jakieś kable. Na początku miałem obawy, że będzie tutaj prąd. No i widzę tu jakieś światło. Może to będzie do wyjścia. Jest tam jakaś dziura, ale szukam jakichś drzwi. I po jakimś czasie docieram w suche miejsce. Miejmy nadzieję, że będzie tu jakieś wyjście do głównego budynku. Trochę będzie mnie słychać teraz, jak będę chodził w tych przemokniętych butach. Ale mam nadzieję, że nie ma tutaj nikogo. Będę podążał tym tunelem. Tam widziałem z daleka jakieś światełko. O, coś tam jest. Miejmy nadzieję, że wyjdziemy już z tych piwnic. Nie ma co za ciekawie. I w końcu są drzwi. Teraz trzeba znaleźć drugie, którymi wejdę do obiektu. To przed nami to jest wszystko hotel. Jednak z drugiej strony są bloki mieszkalne. Muszę jakoś przejść, żeby mnie nikt nie zauważył. Tutaj są jakieś schody,
i uchylone drzwi. Spróbuję nimi wejść. No i dotarliśmy. Tu znajdujemy się w jednym z pomieszczeń hotelowych. Nie wiem, czy to nie był jakiś główny hol. Wszędzie są porozbierane kable i różne elementy miedziane. Widać, że tutaj też szabrują. Nie tylko u nas. A tą drogą będę już wychodził później. Na pewno nie będę wracał tą samą. Zresztą nie wiem, czy mi się nie pogubił w tych piwnicach. No dobra, teraz poszukajmy schodów. No i znalazłem schody. Zaraz do nich wrócimy. Zobaczymy jeszcze, co tutaj jest. Jak widzicie sami, w środku już nie wygląda tak ciekawie. Z zewnątrz jest o wiele zadbane bardziej. Tu mamy windy. Tu są jakieś główne schody. Spróbujemy tędy wejść. Nie będę się wracał tam. Zauważcie, że na schodach nie ma już barierek. Kiedy się przyjrzałem bliżej, zauważyłem, że wszystkie barierki są aluminiowe. Dlatego stopniowo znikają. Wsiadłem trochę wyżej. Usłyszałem kroki czyjeś u góry. Na początku się zastanawiałem, czy tam iść w ogóle, bo nie wiadomo, kto to jest. Czy ktoś przeprowadza eksplorację, tak jak ja? Czy jest tu jakaś ochrona? Nie wiem, czy będziecie to słyszeć, co ja? Ale słychać jakieś głosy.
Już powoli zbliżam się do samego dachu. Ciekawi mnie, czy kogoś tam zastanę, czy nie. I właśnie dotarłem w miejsce, które chciałem dotrzeć. Zobaczcie sami. A przede mną hotel Astoria. Właśnie w tym miejscu aktualnie się znajduje. Trzeba się stąd zwijać, zanim... Wszędzie pełno silników. Niektóre służyły pewnie do wciągania windy. O, ten akurat jest rozebrany. Z niego już nic nie będzie. A pewnie niektóre napędzały wentylację. Jakieś klimatyzatory, wentylatory. Ja już tu byłem, wszystko zobaczyłem. Wy zostańcie i zobaczcie do końca. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i będziecie na bieżąco. Postaram się znaleźć takie miejsca, które trafią w gust wszystkich. A teraz już się żegnam. Na razie, miłego oglądania. Odwiedzajcie mój kanał. Cały czas będę się starał wrzucać coś nowego. Na razie.
Przejazd do opuszczonego hotelu Astorin zajął mi około 7 godzin. Było coś ponad 500 kilometrów. Ale myślę, że było warto. Sama trasa przebiegła super. Pogoda była świetna. No i oczywiście widoki. Zobaczcie sami. Tak wyglądała droga, która prowadziła do Astorii. Co wam mogę więcej powiedzieć? Jest to moją pasją, z której nigdy nie zrezygnuję. I wy też nie tracicie czasu. Zacznijcie robić to, co naprawdę lubicie. Pozdrawiam.